tym samym zaczynamy zupełnie nowy etap, zarówno w naszym życiu, jak i na tym kanale. Jak weszliśmy do środka, okazało się, że ten teren wcale nie jest taki atrakcyjny. Agent nieruchomości zaproponował nam, byśmy pojechali z nim zobaczyć jakąś wyjątkową działkę. Okropne, obrzydliwe, łe, ale syf. W środku dramat totalny. Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w ten piękny, słoneczny, lekko zachmurzony dzień. Chciałbym was wszystkich powitać dzisiaj na naszym kanale, na kanale Podróżowanie. Powitać was i pozdrowić z Portugalii. Jesteśmy już w Portugalii, przyjechaliśmy parę dni temu, że tak powiem, do Portugalii i cieszymy się bardzo, ponieważ świeci słońce, nie jest jakoś mega mocno ciepło, ale śniegu nie ma, na szczęście. Udało nam się uciec z Polski przed śniegiem i, że powiem, szybko przejechaliśmy całą tą Europę, więc nie będzie tutaj relacji z tego, co się działo pomiędzy Polską a Portugalią. Kasia parę ujęć nagrała, więc możliwe, że się tutaj pojawiają teraz, jak ja o tym mówię, natomiast droga była nudna, traktujemy jako tranzyt, więc jak powiem, jechaliśmy dosyć szybko. Przejechaliśmy całą Europę w 4 dni. Tak, potwierdziłem to z Kasią. Mieliśmy 5 noclegów podczas jazdy. Ostatnim nocleg już był w Portugalii, więc jak na 21-letni samochód całkiem szybko nam to poszło. W dzisiejszym odcinku będziecie mogli nam towarzyszyć podczas oglądania działek. Przyjechaliśmy do Portugalii i z celem i z misją główną i jedyną, żeby kupić działkę, więc przez ostatnie tygodnie siedzieliśmy na portalach i na Facebookach, na grupach i szukaliśmy odpowiednich jakichś nieruchomości. No i mam na liście takie dwie, które mi się bardzo podobają i na szczęście jeszcze są dostępne, czyli jeszcze nikt nie kupił. No i jeżeli nie te, no to będziemy szukać kolejnych i, że tak powiem, nie wiem jak długo będzie trwała ta seria poszukiwania domu. Mam nadzieję, że potrwa ona maksymalnie kilka odcinków i już za kilka odcinków będziemy mogli łopatą tam, że tak powiem, coś działać na tej działce. Ale oczywiście cały proces zarówno poszukiwania, zakupu, sprawdzania, podpisywania tych notariuszy, wszystko będziemy wam tutaj pokazywać, bo chcielibyśmy, żebyście byli częścią tej całej przygody, tak samo jak byliście częścią całej przygody vanlife'owej. Więc żeby nie przedłużać, pakujemy majdan i jedziemy do pierwszej działki. Okropne, obrzydliwe, łe, ale syf. W środku dramat totalny. No ale to jest taki dom generalnego remontu, tudzież do wyburzenia i postawienia od nowa. Jest działka, działka jest od ulicy, tam jest ulica. Pod tymi murami, do końca, aż do tego muru. I to jest 2000 metrów kwadratowych. No ale kurczę, nie podobają mi się te okna tutaj. No co, oni będą po prostu patrzeć się na naszą działkę? Tu jest studnia. W tym rejonie Portugalii na szczęście wody nie brakuje. Cała działka jest bardzo mokra. Chodzi się po niej jak po gąbce. Widać też po zarośniętych drzewach mchem, że ta wilgoć jest chyba tutaj dosyć dużym problemem. No ale mamy drzewa. Mamy oliwkę, ale to nie jest to chyba, czego szukamy. Chciałoby to całkowicie wyburzyć. Co chwilę jakieś samochody po prostu jeżdżą i słychać to dosyć mocno. To nie jest to, czego szukamy. Wszedłem na chwilę do samochodu, patrzę w telefon na to ogłoszenie. To jest 62,5 tysiąca euro za dom, który ma 74 do 98 metrów kwadratowych użytkowej przestrzeni i 2000 metrów kwadratowych jest ziemi. Wybudowany w 1935 roku. I składa się z trzech artykułów, czyli trzech działek, dwa rustico i jeden urban, czyli dwa takie rolne i jeden budowlane. No, to tyle, jeżeli chodzi o ten dom, a teraz idziemy do tego domu, który mi się bardzo podobał i do tego, którego chciałem kupić.
jesteśmy na działce. Kurczę, ona też jest w samym środku miasta. O, jeszcze psy. No nic, zobaczmy. €75 000 to kosztuje, 1350 metrów jest grunt. Na nieruchomość nie wiem dokładnie ile ma metrów kwadratowych, ponieważ nie jest napisane, ale wygląda na dużo, wystarczająco dla nas. To jest budynek gospodarczy. Mi się bardzo spodobał ten budynek, ponieważ tu już widzę po prostu naprawić ten dach. To tutaj taką fajną chillownię, po prostu sofeczka, grill, tutaj byśmy sobie siedzieli, leżakowali, no. Fajnie to wygląda, ale chcę zobaczyć jeszcze budynek mieszkalny. Jest studnia. Duża, ogromna. Zarośnięta, ale jest. Tam na dole jest woda. Tu jest osobna inna trawka, tu jest tutaj inna trawka, więc to raczej nie należy do tej działki. Natomiast to należy. To jest taki zbiornik na wodę, dzięki któremu jest wysokie ciśnienie w domu. O, patrzcie się tutaj. Cytryny. A może to są pomarańcze? Chyba tak. Na cytryny to jest za duże. A tu jest domek. Jezu, dużo pomarańczy. Jest nawet toaleta. Wychodek taki przy stajni. Podejrzewam, że to będzie stajnia. Jakaś obora. Tak, to jest jakieś pomieszczenie. No ale co? Cegły są. Można by to było wykorzystać. Budynek mi się podoba. Dużo jest cegieł. Dużo jest w ogóle cegieł. I duży jest. Tu jest jeden budynek, tu jest drugi budynek, tam jest trzeci budynek mieszkalny. Jest woda i są pomarańcze. Natomiast na wprost mnie, nie wiem, 30 metrów, może troszeczkę więcej, jest jakiś komin. I tu jest jakaś fabryka. I nie podoba mi się ta fabryka. I teraz nie dymią z tego komina, ale może będą dymić. O kurde. Patrzcie na to. Co to jest? Coś tam jest, chyba jakiś młyn. Dziwna sprawa. No ale ładnie to wygląda, podoba mi się ten domek. Wszystko mi się tutaj podoba. Tylko mi się nie podoba ta, niestety, fabryka. No ładnie, patrz ile jeszcze kafelek zostawili. To nie są kafelki, to są przecież dachówki. Nie piłem kawy dzisiaj w ogóle jeszcze, więc jestem rozemocjonowany, bardzo jestem rozemocjonowany. Doczekałem na to, żeby zobaczyć ten dom od kilku tygodni. Nie, muszę to jeszcze przemyśleć. Jesteśmy w miejscowości Batalha. Nie jestem pewien, czy dobrze ją wymawiam. Natomiast jest to taka jedna z większych w tej okolicy miejscowość. I przyjechaliśmy tutaj po to, żeby coś zjeść, wypić kawkę i pochodzić sobie trochę po tej miejscowości, zobaczyć jakieś może biuro nieruchomości. Hola, boa tarde. Hola. Para mi galiao? Café galiao. Okay. Un pingado. Obrigada. E dois pastéis de nata também, por favor. Querem canela? Sim. Obrigado. Kasia się wyłamała z mojego pingado, bo pingado już tam parę razy o tym pisaliśmy i mówiliśmy, to jest taka malutka kawa z odrobiną mleka i to jest rzecz, którą piją po prostu cały czas Portugalczycy. Kosztuje tutaj akurat euro, no bo jesteśmy przy katedrze, natomiast normalnie kosztuje poniżej euro 70-75 eurocentów za kawkę, czyli 3 zł za kawkę i można sobie iść po prostu posiedzieć. A Kasia zamówiła Galao, czyli takie latte, herbata. Tak, o, można kawa z mlekiem. Kawa z mlekiem zawsze w wysokiej takiej szklance, w przeźroczystej, wysokiej, wyższej szklance. A to jest klasyczny przysmak portugalski, czyli pastel de nata, budyniowe, pyszne babeczki. O. Z cynamonem. Chrupiące i cudowne. Ojej, pyszne. W ogóle mam dla was ciekawostkę. Otóż cynamon po portugalsku to kanela, czyli kemping, na którym mieszkaliśmy, na którym nadal mieszka nasz kot, kamelarz, to jest kemping cynamonowy, albo cynamonu, albo po prostu cynamon kemping. To prawda.
Moi drodzy, teraz chcielibyśmy wam powiedzieć paru słowach o tym, czego szukamy i za jaką kwotę. Więc tak, nasze poszukiwania skupiają się wokół szukania działek mniej więcej półhektarowych, tak żeby było 5000 metrów kwadratowych. To jest taki nasz, wydaje mi się, takie minimum, żebyśmy... Maksimum. Nie, maksimum to jest hektar, ale... No, hektar za dużo. 3000 jest minimum, 5 to jest optymalnie, więc dobrze było, jakby było 5000 metrów kwadratowych, czyli to jest bodajże 50 arów po polsku. I na tej działce chcielibyśmy, żeby była ruina, ponieważ najłatwiej jest na ruinie wybudować dom, albo odtworzyć tą ruinę, albo zburzyć i wybudować na przykład taki dom segmentowy? Modułowy. Że po prostu przyjeżdżają takie moduły na tirze i to się składa, rozkłada, przykryje dachem i w tydzień dom podobno jest. Takie są poszukiwania. Budżet, jaki mamy na to przeznaczony, to jest 80 tysięcy euro i to są wszystkie pieniądze, jakie mamy. I chcielibyśmy się w tych pieniądzach zmieścić, żeby kupić tę działkę, że zostało na jakąś betoniarkę, łopatę i kosiarkę. Więc zobaczymy. Jesteśmy w takiej części Portugalii, że tutaj są w miarę tanie, znaczy jedna z najtańszych działek, więc może się to uda. A na działce, poza tym, że chcielibyśmy, żeby była ruina, to chcielibyśmy, żeby była studnia, możliwość podłączenia się do prądu i... Żeby była nasłoneczniona. Tak. I to, co jest też dla nas ważne, to, żeby nie było przynajmniej z każdej strony sąsiadów. Z jednej strony jakby tam była, nie wiem, czy ulica, czy sąsiedzi, okej, ale chcielibyśmy mieć też dużo przestrzeni zielonej i właśnie z dala od oczu ludzkich po prostu. No, chcielibyśmy mieć taką prywatność i swoją taką ostoję, więc ja jeszcze zwracam uwagę na to, żeby ten dom był jednak troszeczkę na uboczu, ale też nie za daleko ludzi, bo Łukasz jest gadułą, bez ludzi sobie nie poradzi, więc nie mogę go całkiem odciąć. Nie. Więc te dwa domki, które dzisiaj oglądaliśmy, raczej odpadają. Chcielibyśmy, żeby to była taka wiejska posiadłość, jakiś taka kinta, jak to się po polsku mówi? No tak się mówi. Kinta? Nie wiem, jak po polsku. W sensie, tu się gospodarstwo, takie gospodarstwo po prostu otoczone. Willa to też za duże słowo. Willa to też nie. No takie gospodarstwo po prostu. No taki swój własny domek. Na działce. No, więc takie coś byśmy chcieli i w związku z tym, że prawo budowlane w Portugalii jest zupełnie inne niż w Polsce, to nie można tak sobie postawić domu na zgłoszenie, czy postawić jakiegoś kontenera i sobie tam żyć. Nie ma takiej w ogóle tutaj opcji. Czy nawet sobie ozdobić w taki totalnie dowolny sposób. Tu jednak to prawo dosyć mocno pilnuje tego, jak te domy wyglądają i tak, co się na nie składa. Więc nie jest tak łatwo po prostu kupić sobie działkę za parę tysięcy, postawić tam cokolwiek i sobie mieszkać. To niestety nie w Portugalii. Więc musimy po prostu szukać tej domu z ruiną, ponieważ to będzie najszybsze dla nas rozwiązanie, by mieć jakiś swój kiedyś dom. Bo gdybyśmy kupili zwykłą działkę budowlaną i na niej chcieli coś postawić, to trzeba mieć pozwolenie na budowę. Mnóstwo pozwoleń, które trwają kilka lat. Dwa lata czekać na przyłączenie prądu do działki i tak dalej, więc to jest droga przez mękę. I też te działki są dużo droższe, bo to, co my szukamy, to nie jest do końca działka budowlana. Ona, fragment, gdzie jest ruina, jest budowlany, cała reszta jest tak zwanym rustico, czyli takim... Nieużytkiem. Takim nieużytkiem, no. Tam nie można stawiać domów. No. Więc tak to wygląda. Tyle wiemy na razie. Tyle wiemy na razie. Mamy nadzieję. I teraz przez najbliższe tygodnie będziemy się zajmować szukaniem działki, a potem jak już będziemy mieć tą działkę, to będziemy ją remontować, kopać, wodę podłączać i tak dalej. Więc tym samym zaczynamy zupełnie nowy etap, zarówno w naszym życiu, jak i na tym kanale. No i właśnie do tego zmierzam. Bo chcielibyśmy was zapytać, co wy na ten temat sądzicie, bo my już od dawna się nad tym zastanawiamy. Czy powinniśmy zostać na kanale Podróżowanie i zacząć po prostu nowy etap filmów, nowy rozdział życia i kontynuować go tutaj, tu gdzie się wszystko zaczęło? Czy może chcielibyście, uważacie, że powinniśmy otworzyć nowy kanał dedykowany tylko temu tematowi, jakim jest właśnie poszukiwanie ziemi i potem budowa domu w Portugalii? Budowanie. No. Robiliśmy już małe rozeznanie na naszych spotkaniach i na live'ie i mniej więcej wiemy, jakie są wasze oczekiwania, ale chcielibyśmy też was wszystkich zapytać, jak wy się z tym czujecie, jaki macie na to pomysł i zobaczymy może już w kolejnym odcinku, jaka jest decyzja. Dajcie nam znać, czy chcecie, żebyśmy otworzyli nowy kanał, czy zostajemy na starym. I jeżeli ktoś z was ma jakieś ciekawe informacje związane z budowlanką, z budowaniem domów, składaniem domów, transportowaniem domów, piszcie po prostu, ponieważ teraz będę się tym zajmował. Już nie będę oglądał wanturów, tylko będę oglądał małe domki i przeróżne takie
filmy związane z budowlanką. Przyjechaliśmy na kolejną działkę. No moi drodzy, cisza absolutna, ptaszki śpiewają, tu dookoła są wzgórze, tam jakieś zabudowania, ale bardzo stare, bardzo, bardzo stare. Na pewno jest tutaj bardzo dużo wody. I to jest to wszystko. Wszystkie te budynki. No do wyburzenia. Jest prąd, przynajmniej jest tu jest słup. Tutaj chyba kukurydzę hodują. Same gospodarstwa. Przejechał już drugi samochód koło naszej działki i za każdym razem samochody trąbią, bo ona jest po prostu, ten budynek jest na rogu i pytają się po prostu znać, że jadą. Więc albo będzie trzeba tam postawić lustro, albo ten budynek skasować, bo nie chcę, żeby za każdym razem jak ktoś będzie przejeżdżał, żeby mi trąbił. Nieruchomość, którą teraz zobaczyliśmy, ma 7700 metrów kwadratowych działkę. Składa się z trzech różnych działek: Rustico, Urbano i chyba jeszcze jedno Rustico. Czyli część budowlana, część niebudowlana. Można tam budować 166 metrów dom. Na fundamentach, w zasadzie na miejscu, gdzie znajduje się ta stara ruina. 166 metrów to całkiem duże jak na te, które my oglądaliśmy do tej pory, bo wszystkie miały po 50, 40, 70, 30, więc to wszystko to były strasznie takie malutkie klitki. No ale jakoś nie wiem, jakoś nie czuję. Aczkolwiek jest tu cichutko, spokojnie. Jest to wioska. Jedziemy jeszcze w jedno miejsce zobaczyć. No i wieczorem wybierzemy jedno z tych dwóch miejsc i tam będziemy spać, albo jeszcze gdzieś indziej pojedziemy. Nie wiem, coś tutaj nie czuję. Coś jest nie tak. To raczej nie. Musicie to zobaczyć. Działka jest na takim zakręcie. Jeden za drugim. No ale tu jesteśmy sami. No i to jest działka. To jest jedna ruinka, tam jest druga. To jest jakiś absurd. I wróg numer jeden, czyli eukaliptus. No niestety ta działka to jest jakiś totalny dramat. To jest działka na rogu za 65 tysięcy euro. 130 metrów powierzchni do wybudowania. No te ruiny trzeba zburzyć i wybudować na nich miejsce nowe. Ale no jak widzicie, jest bardzo zatłoczona jezdnia. Pochyły teren zarośnięty tym eukaliptusem, więc to totalnie nie jest dla nas. Więc temu mówimy nie. Teraz jedziemy na nocleg i będzie coś gotowane. Dzisiaj będzie wielki test Omni. Właściwie jest to eksperyment, bo pierwszy raz gotowałam coś w Omni, piekłam. Miała to być zapiekanka ziemniaczana z serem. Improwizacja. Dobra.
Wyszło smacznie, z czego się bardzo cieszę. I bardzo się też cieszę, że mamy o mnie. Już mamy ją jakiś czas, ale woziliśmy ją do tej pory w bagażniku, także bardzo dziękujemy Andrzejowi i jego żonie, którzy nam podarowali taką o mnie, kiedy się spotkaliśmy w Portugalii. No i w końcu możemy z niej korzystać i zajadać. Dobra, Łukasz, teraz ty spróbuj. Przepyszne. Lepsze niż tajin. Naprawdę bardzo, bardzo dobre. Zastanawiam się, czy wszyscy wiecie, co to jest omnia. Jeżeli ktoś, są takie osoby, które nie wiedzą, to mogę wam powiedzieć, że to jest taki garnek van lifera, albo garnek kamperowca. To jest takie naczynie, w którym się piecze. I zastanawiam się, kto z was zna jakieś fajne przepisy na omnie. Możecie nam podesłać. Z tego, co czytam na temat omni, to najłatwiej ludziom starszym od nas wytłumaczyć ją tak, że to jest prodiż. Kiedyś podobno ludzie w domach mieli takie prodiże, czyli takie garnki na podstawce, zamykane. No i to jest po prostu omnia, tylko nie na prąd, tylko na gaz. Następnego dnia odwiedziliśmy lokalne biuro nieruchomości, bo zaciekawiła mnie oferta terenu do kupienia za 50 tysięcy euro, która była wystawiona na gablocie. Jak weszliśmy do środka, okazało się, że ten teren wcale nie jest taki atrakcyjny, natomiast agent nieruchomości zaproponował nam, byśmy pojechali z nim zobaczyć jakąś wyjątkową działkę. Działkę z domem, która, jak on to określił, jest tak piękna, że sam by ją kupił i to jest najlepsze, co możemy w tej okolicy kupić. No więc wsiedliśmy z nim do auta i pojechaliśmy zobaczyć tą wyjątkową nieruchomość. Tu jest dom. To jest wspaniale. I tutaj masz takie stare drzewa. Tutaj jest ogrodzenie. Tu jest prąd, to już połączony. That part also belong. Mamy własną studnię, wystarczy to by wyczyścić i do podlewania to po prostu będziemy mieć taką naturalną. Jest tutaj bardzo cicho, bardzo spokojnie. Pan nam tu pokazuje kolejne pomieszczenia. Tam jest do doła, pseudo garaż. Tutaj jest kuchnia polowa, taka zewnętrzna kuchnia na dole, gdzie można grillować. Jest też bardzo duży magazyn, taki garaż, piwnica. No i cisza, spokój, ptaszki śpiewają. Kurki gdzieś tam w tle. Mamy dzisiaj bardzo taki myślenicowy dzień. Strasznie dużo myślimy. Ten gość, który nam pokazał tą działkę z tym domem, ona jest powyżej naszego budżetu. O 20 tysięcy jest droższa, bo kosztuje 100 tysięcy euro. My mamy 80. I gość mówi, że to jest super działka i zresztą i wygląda na super działkę, jest fajna, około 4-5 tysięcy metrów kwadratowych na różnych poziomach, dużo dzieli się zieleni, z domem, który nie trzeba byłoby burzyć i, że tak powiem, od nowa budować, tylko wystarczyłoby go wyremontować. Tylko że nadal brakuje nam pieniędzy i nie wiemy, co z Kasią zrobić, więc myślimy. Ale żeby po prostu nie eksplodowały nam tutaj czachy, to pomyśleliśmy, że pojedziemy zobaczyć następny dom. Więc wbiłem właśnie w nawigację następną lokalizację i jedziemy teraz 29 minut, kilka wiosek dalej i zobaczymy, co w troszeczkę mniejszych pieniądzach w naszym budżecie moglibyśmy kupić. Możecie nam napisać, co wy byście zrobili w tej sytuacji. Czy dopłacić 80 tysięcy złotych i kupić piękny dom? Czy nie? 150 metrów. I wybudować od nowa, na ruinie. To jest ten zielony, który tu widzimy. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. To coś. To. No ale to jest dom na wsi. Ten budynek z taką podłużną działką jak ta, z kilkoma zabudowaniami, kosztuje 75 tysięcy. To jest dramat.
jest ta bliskość drogi. No nie, to nie jest ta działka, jest za blisko ulicy, za blisko sąsiadów. Dramat. Odpada. Dojechaliśmy na miejsce dzisiejszego noclegu. Mamy tutaj darmową wodę, więc wylałem wodę, nalałem świeżej, wyczyściłem kasetkę i zostajemy, ponieważ pada deszcz i jest bardzo brzydko i nieprzyjemnie na zewnątrz, więc nawet nie wychodzę. To chyba tyle na dzisiaj, jeżeli chodzi o ten odcinek. Bardzo się cieszę, że dotrwaliście do końca. Przypominam wszystkim tym osobom, które myślą o zakupie prezentu, o zakupie jakiejś książki czy zestawów prezentowych w naszym sklepie. Wystarczy, że wejdziecie na stronę vanlifepolska.pl, ewentualnie zeskanujecie tutaj ten kod, który się tutaj pojawił, swoim telefonem i przeniesie was na stronę naszego sklepu, gdzie czekają zestawy prezentowe, czekają książki, czeka książka o Maroko, ta wyjątkowa i piękna nasza nowość. Kto nie wie, bo część z was na pewno nie wie, wydaliśmy nową książkę o Maroku, przewodnik, poradnik podróży samochodowej po Maroko, wyprawa do Maroka, bardzo ładna książeczka, gruba i fajna, więc jak ktoś chciałby dołączyć tu szczęśliwych posiadaczy, to wejdźcie na naszą stronę. Pokazaliśmy wam dzisiaj, jak wygląda nasza droga nowa. Dajcie nam znać w komentarzach, co o tym myślicie. I tak jak prosiłem wcześniej, jeżeli macie jakieś wskazówki, informacje związane z szukaniem domów, z budowaniem domów, z czymś, co mogłoby nas zaciekawić, to teraz jest dobry czas, żeby nam o tym powiedzieć. Czy to w komentarzach, czy w wiadomości, czy w e-mailu. Piszcie do nas. Jesteśmy otwarci na wszelakie informacje, bo to jest coś, czym będziemy się teraz przez najbliższe lata zajmować, więc piszcie do nas, bardzo chętnie będziemy czytać. Dziękuję wam bardzo, pozdrawiam, życzę miłego dnia, miłego popołudnia, wspaniałego tygodnia i widzimy się za tydzień, tak samo w sobotę o 19:00, a jak ktoś ogląda nas później, to później. Do zobaczenia. Bye.